Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, znajdujemy się teraz w Kieleckiej Katedrze, która już ma 850 lat. I tutaj w tej katedrze miałem takie zdarzenie, które jest związane ze świętym Józefem. To jest ołtarz główny, tam jest wystawienie Najświętszego, kaplica wystawienia Najświętszego Sakramentu i Matka Łaskawa Kielecka. I tutaj często przychodzą ludzie na adorację. Ja też, kiedy byłem w seminarium, przyszedłem i modliłem się, adorowałem tam, w tamtym miejscu, gdzie widzicie figurę Jezusa z otwartym sercem. I kiedy tam się modliłem, podeszła do mnie kobieta i poprosiła mnie, żebym podszedł z nią tutaj do tego ołtarza bocznego, który jest na filarze. Była z grupką dziewczyn, jak się okazało, to były jej uczennice. I pyta mi się, kto jest na tym obrazie tutaj, na tym filarze. Ja przyjrzałem się, no i oczywiście widać, że to jest święty Józef, dlatego że siekiera, piła, warsztat, lilia, Jezus na rękach. I od razu jakoś powiedziała mi, to jest święty Józef. Chociaż nigdy wcześniej tego obrazu nie zauważyłem, dlatego że on jest na zastawie. Pod nim znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej i dlatego jest tutaj niewidoczny. Zaczyna się akurat w tej chwili ślub, więc dalszą część tego opowiadania zrobię już na zewnątrz katedry. Otóż wszedłem do tej katedry, uklęknąłem sobie przy obrazie Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej, łaskami słynącej. I wtedy podeszła do mnie kobieta, która prosiła mnie, żebym jej powiedział, kto jest na bocznym ołtarzu w katedrze. I podszedłem tam i pierwszy raz zobaczyłem obraz świętego Józefa, który normalnie jest na zasuwie, pod którą znajduje się Matka Boża Częstochowska. Ale ołtarz jest poświęcony świętemu Józefowi. I kiedy podszedłem, powiedziałem jej, że to jest święty Józef, ona opowiedziała mi historię, która się jej zdarzyła. Otóż w nocy śnił jej się jej zmarły mąż i prosił ją, żeby przyszła pomodlić się przy tym obrazie. I wtedy ja sobie pomyślałem, ciekawa historia. Na dodatek przyprowadziła ze sobą swoje uczennice, którym właśnie opowiadała o tym, co się tam wydarzyło. Co się jej wydarzyło w czasie tego snu. I kiedy ja tak oglądałem ten obraz, to zauważyłem, że na tym obrazie jest bardzo ciekawe ujęcie Jezusa i świętego Józefa. Jezus jest na tym obrazie postacią centralną. Rozkłada rączki i tak jakby chciał błogosławić ludziom. I z niego wypływa całe światło na tym obrazie. Całe światło, które jest tam, wypływa z Jezusa. Natomiast Józef, mimo tego, że trzyma Jezusa na swoich rękach, to jednak pozostaje w cieniu. Pozostaje jakby na drugim planie. Jest postacią ukrytą na tym obrazie. Także całe wszystko, co się tam dzieje, to jest jakby skupione na Jezusie. I dlatego ten obraz jest dla mnie też takim wzorem posługi kapłańskiej. Dlaczego? Bo święty Józef, on jakby skrył się w cieniu Jezusa, chociaż nosił go, chociaż mu służył, chociaż też Jezus był mu posłuszny, jak zapisała Ewangelia. Jezus wrócił do Nazaretu i był posłuszny Józefowi, Matce Bożej. To jednak Józef cały czas pozostał w cieniu. Wiedział, kto jest tutaj najważniejszy.
I tak samo w posłudze kapłańskiej, czy w naszym życiu, kiedy przekazujemy wiarę, kiedy przekazujemy Ewangelię, najważniejszą sprawą jest to, aby Jezus był na pierwszym miejscu, żeby Jego ukazywać, żeby On był światłością. Zdarza się tak, że ktoś, ewangelizator jakiś, ktoś, kto mówi o Jezusie, tak bardzo się tym wszystkim przejmuje i tak bardzo skupia uwagę na sobie, że kiedy odejdzie, kiedy przejdzie na przykład gdzieś indziej, to te osoby, które słuchały Go, często bardziej tęsknią za tym, który opowiadał o Panu Jezusie, niż za samym Jezusem, który powinien być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Maryja też jest blisko Jezusa, ale tak proporcjonalnie niewiele się o niej mówi w Ewangelii. Bo to Jezus jest naszą drogą, prawdą i naszym życiem. Dlatego zachęcam Was wszystkich, aby popatrzeć na siebie, na swoją wiarę, czy w moim życiu Jezus jest na pierwszym miejscu, czy wszystko, co robię, robię ze względu na Niego, czy moje życie opieram na Jezusie, czy niosę Go jako światło, czy dla moich dzieci, dla moich wnuków przedstawiam Go jako kogoś, kto jest bajkowy, czy jakiś taki legendarny, czy przedstawiam Go jako żywą postać, która dla mnie w tej chwili jest właśnie tym światem, tym wyznacznikiem, tym najważniejszym, którego powinienem słuchać i za którym powinienem iść. Dlatego proszę Was, aby wziąć Jezusa, wziąć Go i nieść Go, tak jak Go niósł święty Józef, samemu pozostając w cieniu, żeby On błyszczał. Bardzo mi się podoba na Ukrainie taki zwyczaj, kiedy dziękowałem ludziom, to mówię, dziękuję Ci bardzo. A on mówił, nie, Bogu niech będą dzięki, Bogu chwała. To jest dla nas bardzo ważna wskazówka, abyśmy, kiedy nam dziękują, kiedy nam składają jakieś podziękowania, powiedzieli, nie, Bogu niech będą dzięki, bo to dzięki Niemu jestem tym, kim jestem, bo to dzięki Niemu Tobie mogłem przekazać to, co Ci przekazałem, bo to dzięki Jezusowi mogłem Ci usłużyć tak, jak Ci usłużyłem. Kiedyś bardzo znana jest taka historia o matce Teresie z Kalkuty, do której przyjechał dziennikarz, patrzył na jej pracę, patrzył, jak wyciągała robaki z ran chorego. I po tej obserwacji podszedł do matki Teresy i mówi tak: Matko Teresa, ja bym tego nie zrobił za 10 tysięcy dolarów. A matka Teresa powiedziała też, ja też bym tego nie zrobiła za 10 tysięcy dolarów. No to dlaczego siostra to robi? Ja to robię dla Jezusa, dla Niego. I tak niech wygląda nasze życie. Święty Józef, jego życie było życiem służby Jezusowi. On stał się sługą Jezusa i dlatego teraz odbiera w niebie taką chwałę, dlatego, że Jezus powiedział, jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, jeśli się nie staniecie pokorni, jeśli się nie staniecie sługami. Właśnie Matka Boża dlatego została wywyższona, bo była służebnicą Pańską. W niektórych tłumaczeniach jest, że wręcz była niewolnicą Pana. I my też bądźmy sługami tego, który jest światłością świata, Jezusa Chrystusa. Tak jak święty Józef był sługą, i mógł powiedzieć na koniec, słudzy nieużyteczni jesteśmy, dlatego że zrobiliśmy to, co do nas należało. Obyśmy byli takimi sługami, którzy znają swoje miejsce, bo teraz służymy, a kiedyś to Pan będzie służył nam, tak jak obiecał. Zasiądziemy w niebie u stołu, a On będzie nam usługiwał. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.